Radio Kraków. Gospodarka, polityka międzynarodowa i sprawy światopoglądowe. Co w tych dziedzinach różnia, co może łączyć kandydatów prawicy i lewicy? Zapytamy o to gości dzisiejszych konfrontacji wyborczych w Radiu Kraków, którymi już za chwilę, szanowni państwo, będą Bogdan Pęk, radny Sejmiku Małopolskiego, kandydat krakowskiej listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu oraz Ryszard Śmiałek, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Małopolsce, lider chrzanowskiej listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w studiu, także Mariusz Bartkowicz. Ukłony, witam panów, dzień dobry. Dzień dobry, witamy państwa. Goście już w studiu w pełnej gotowości. Panowie, przypomnę tylko zasady konfrontacji wyborczych w Radiu Kraków. Najpierw dwa pytania, takie same do obu kandydatów, dotyczące spraw bieżących. Potem natomiast seria dwóch pytań. Każdy z panów będzie mógł zadać dwa pytania swojemu konkurentowi. No i mniej więcej w przeciągu 15-20 minut nasza konfrontacja wyborcza powinna się skończyć. Zatem czas na pytanie pierwsze. Komentarz dotyczący spraw bieżących. Jak państwo wiedzą, z wizytą w Stanach Zjednoczonych przebywa prezydent Andrzej Duda. W trakcie tej wizyty ma też dojść do spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. Będzie podpisana polsko-amerykańska deklaracja o pogłębieniu współpracy wojskowej. Sam prezydent Duda mówi, że spodziewa się, że Polacy zostaną wreszcie objęci programem ruchu bezwizowego. Pytanie, czy stosunki polsko-amerykańskie będą niezmiennie bardzo dobre, nawet gdyby za rok zmienił się gospodarz Białego Domu, bo jak czytamy w amerykańskich sondażach, wysokie poparcie, znacznie przewyższające w tym momencie urzędującego prezydenta Trumpa, ma kandydat demokratów, były wiceprezydent USA Joe Biden. Pytanie do Bogdana Pęka najpierw, panie senatorze. Ja myślę, że strategiczny sojusz polsko-amerykański się utrzyma z bardzo prostej przyczyny. Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie Europy, a w Europie mają poważną opozycję. To głównie Francja, ale także Niemcy, którzy próbują wbrew Ameryce dogadywać się z Rosją. Odejście Ameryki jako istotnego podmiotu kreującego politykę w Europie ograniczy ich możliwości mocarstwowe, mocarstwa światowego, więc na to sobie nie mogą pozwolić. No i tu znaleźli dobry grunt, tym bardziej, że z punktu widzenia zabezpieczenia naszych interesów strategicznych, zwłaszcza obronnych, nie mamy innego wyjścia. Ameryka jest gwarantem tego, że nikt na nas nie napadnie, a kto by mógł napaść, to wiadomo, prawda? Więc trzeba oczywiście budować swoją siłę militarną, trzeba liczyć na siebie, ale myślę, że to, co zostanie podpisane z prezydentem amerykańskim, czyli to ostateczne porozumienie militarne, to jest dobry kurs i tego trzeba się trzymać. Jak tę trwałość i perspektywiczność sojuszu polsko-amerykańskiego widzi Ryszard Śmiałek? Proszę państwa, trzeba powiedzieć, że mieliśmy mieć wizytę prezydenta Trumpa na uroczystości wybuchu I wojny światowej. Nie przyjechał. Potem było ustalane, że ma przyjechać w innym terminie. Okazuje się, że po raz kolejny polski prezydent musi jechać i prawie na kolanach stać i prosić, żeby został przyjęty. Prezydent jedzie na... jedzie na szczyt ONZ-u przy okazji, ale wygląda to troszkę inaczej, tak? Mam nadzieję tylko, że nie będzie stał, jak prezydent Trump będzie podpisał, że nie będzie nad nim stał, tylko jakieś krzesło przy stole się znajdzie do podpisania tych dokumentów. Myślę, że prezydent Trump jest biznesmenem, posiada poważne koncerny finansowe, które zarządzają gigantycznymi pieniędzmi i robi po prostu interesy, a Polska dała się wciągnąć w te interesy. Czasem, myślę, bez namysłu w tym wszystkim. Mówił pan tutaj, że ma nas ktoś zaatakować. Szczerze powiedziawszy, nie widzę kogoś, kto miałby nas w najbliższym czasie zaatakować, bo jeżeli pan nawet myśli o prezydencie Putinie, to po pierwsze jego pozycja troszkę słabnie we własnym kraju. Po drugie, jakiś cel militarny musiałby tutaj mieć, a po trzecie tego tutaj nie znajduje. Natomiast przykre jest, że Polska tak szeroki sojusz, zresztą dla mnie najbardziej przykre jest w tym wszystkim to, że polski prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych, wydaje grube miliardy, wręcz prosi się o to, żeby móc je wydać. To tak jakbyśmy poszli do sklepu i prosili panią, że chcemy koniecznie na coś kupić w tym sklepie, czy pana sprzedawcę. Trochę szacunku do własnego kraju i do własnych wartości trzeba zachować. Jak się robi interesy, to się traktuje je na zasadach partnerskich. Tu tego partnerstwa w moim przekonaniu brakuje, ponieważ jedzie polski prezydent, cieszy się, że może wydać pieniądze u prezydenta Stanów Zjednoczonych. Troszkę to tak, taką trochę ironią pachnie.
To jeszcze w tej sprawie? Krótki adwokat. Nie, oczywiście, przecież to jest skandal, co pan opowiada. To z Rosją pan zawrze sojusz strategiczny? Rosja jest państwem zbójeckim, zdolnym do wszystkiego. Nasze możliwości obronne są bardzo ograniczone i wzmacniamy je, kupując najlepszy na świecie sprzęt amerykański. Wprowadzenie F-16, który nie jest w stanie pokonać Atlantyku, bo musi międzylądować w Islandii. Ale my nie będziemy latać nad Atlantyk, tylko F-16 rozpoznaje wroga z 300 kilometrów. To jest 200 kilometrów szybciej niż najlepsze rosyjskie maszyny, więc to jest potężne wzmocnienie i dywizja pancerna amerykańska, która tu będzie stacjonować i ponad 4,5 tysiąca... Za nasze pieniądze zrobiona cała infrastruktura. Za nasze pieniądze, bo proszę... To też podkreślmy. Lewica zawsze prowadziła taką działalność, niech żyje Moskwa, a teraz Bruksela. Tych czasów nie pamiętam z dzieciństwa. Nie pamięta pan, z dzieciństwa ale wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, to pan pamięta. Panowie, to ja mam propozycję. Tutaj przez moment zaiskrzyło w tej pierwszej sprawie. Zapytam o drugą. To takie pytanie o bieżący komentarz, zanim zaczniecie sami ze sobą rozmawiać i na swoje pytania odpowiadać. Wiele miejsca w konwencjach, zresztą wszystkich ugrupowań, zajmują sprawy gospodarcze. Ulga w składkach ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, jaką zapowiedział w weekend premier Mateusz Morawiecki, to taki program 500+ dla mikrofirm. Kolejny po wcześniejszej zapowiedzi podniesienia płacy minimalnej element programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do panów, czy tej idei budowy polskiej wersji państwa dobrobytu może zagrozić spowolnienie gospodarcze, którego symptomy już się obserwuje, chociażby u naszych zachodnich niemieckich sąsiadów. Bogdan Pęk. Teraz może kolega pierwszy. Po pierwsze, tak jak tutaj powiedzieliśmy, te symptomy kryzysu gospodarczego już są właśnie choćby w Stanach Zjednoczonych odczuwalne. Dużo pisze amerykańska prasa o tym, że może w każdej chwili nastąpić tąpnięcie. Przekłada się to troszkę na rynki tutaj europejskie. Oczywiście to jest zagrożenie, które na pewno może spowodować, że te reformy, które planuje, zresztą Lewica też mówi o tym, że jesteśmy za tym, żeby po pierwsze te składki były obniżone, żeby chorobowe było pełnopłatne, bo to też mamy taką sytuację, że ludzie dzisiaj chodzą chorzy do pracy, bo boją się tego, że umówmy się, 20% potrącenia z pensji, to dla kogoś, kto na przykład ma wysokość raty w tym kredytowej czy innej, jest dużym obciążeniem. I to rzeczywiście, na to trzeba być ostrożnym i trzeba na to wszystko zważyć. Natomiast w tym wszystkim istotne jest zachowanie przede wszystkim proporcji tego, co się mówi. Jeżeli słyszymy, że prezes Kaczyński obiecuje w 2023 roku płacę minimalną na poziomie 4000 zł, która pociągnie za sobą pełną gałąź gospodarki, bo przecież za tym się wiąże wzrost, przede wszystkim wzrost inflacji, przede wszystkim wzrost kosztów produkcji, przede wszystkim osłabienie polskiego eksportu środków. Więc my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej jesteśmy za oczywiście jak najszybszym podnoszeniem płacy minimalnej, ale musimy pamiętać, że to musi być na zasadzie konsultacji i wsparcia państwa, dlatego że jeżeli to nie nastąpi, to nastąpią te czynniki, o których wcześniej powiedziałem, że ktoś, kto dzisiaj zarabia 3000 zł, zacznie zarabiać 4000, tyle tylko, że dzisiaj jak wydaje za koszyk zakupów 200 zł, będzie wydawał za niego 300, więc tak naprawdę chodzi o to, żeby ta płaca minimalna przełożyła się na wzrost poziomu życia, a nie tylko i wyłącznie przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. To samo pytanie do Bogdana Pęka. Zagrożenia dla wizji budowy polskiej wersji państwa dobrobytu w kontekście zagrożenia spowolnieniem gospodarczym ogólnoeuropejskim czy światowym? Lewica jest za, a nawet przeciw, jak żeśmy słyszeli, bo z jednej strony próbuje przelicytować Prawo i Sprawiedliwość w niektórych rozwiązaniach ekonomicznych, a z drugiej strony szuka krytyki. Takie są prawidła walki wyborczej. Ja nawet tego specjalnie nie kwestionuję. Natomiast trzeba powiedzieć, że za nami stoi to, że przez 4 lata żeśmy bardzo dobrze rządzili, że są nieprawdopodobne osiągnięcia. Największe osiągnięcia od 1989 roku i to widać, słychać i czuć. To jest najszybszy rozwój gospodarczy, najniższe bezrobocie, także największe dochody firm prywatnych, bo próbuje się atakować i przeciwstawiać podniesienie płacy minimalnej pracodawcom. My mamy jeszcze spore rezerwy, bo u nas wydaje
wydajność pracy jest niższa od wydajności na Zachodzie około 20%, a rentowność 60%, więc są tu pewne rezerwy. No i muszę powiedzieć wprost, że przecież my jesteśmy ludźmi racjonalnymi. Nasi eksperci, którzy przygotowali ten program, bo to nie był program tak jak w tej chwili Platforma przygotowuje ad hoc i pani premier czyta z promptera, zresztą kiepsko, niektóre zapowiedzi i rozwiązania, tylko to był program przygotowany przez długie miesiące przez grupę poważnych ekspertów. I jeżeli by się okazało, że nastąpi z przyczyn zewnętrznych ograniczenie rozwoju gospodarczego, bo nastąpi kryzys światowy, na przykład wojna na Bliskim Wschodzie, gwałtowna podwyżka cen ropy, podwyżka cen energii i tak dalej, czyli kwestii niezależnych od władz polskich, no to pewnie trzeba będzie przeprowadzić jakąś korektę. Natomiast to wszystko, co jest przygotowane, będzie zrealizowane. Ja w ogóle nie przewiduję jakiegoś większego kryzysu. To jest bardziej nawoływanie opozycji do tego, żeby nastąpił cud i żeby kryzys nie pozwolił Prawo i Sprawiedliwości wygrać. Myśmy obiecali i dotrzymali i to, cośmy obiecali przed tymi wyborami, również zrealizujemy. I nie tylko się gospodarka nie zawali, ale rozwój gospodarczy jeszcze będzie przyspieszony. To panowie teraz tura pytań własnych, żeby każdy z panów zdążył po dwa pytania zadać konkurentowi. Bardzo proszę, żeby te pytania w miarę możliwości tak do pół minuty były, a odpowiedzi w miarę możliwości do półtorej. Jako pierwszy Bogdan Pęk pyta Ryszarda Śmiałka. Bardzo proszę. Proszę pana, ja kiedyś w latach 93-97, będąc jeszcze członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, nawet władz tej formacji, byłem w koalicji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. I myśmy wtedy naiwnie myśleli, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, abstrahując od przeszłości, do której nie było nam blisko, ale w sferze społecznej, gospodarczej jest partią lewicową. Poprosimy o pytanie. No, ale muszę nawiązać. Jest partią lewicową. Tymczasem okazało się, że wzięli tam ster tacy ludzie jak Kaczmarek, Borowski, Hausner, skrajni liberałowie, którzy zajmowali się haniebną wręcz wyprzedażą majątku narodowego. Panie radny, pytanie, bo czas ucieka. Czy pan uważa, że to była dobra koncepcja wprowadzenie na siłę Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, sprzedaż Banku Śląskiego, sprzedaż wielu innych firm za psie pieniądze? I czy to jest lewicowy program? Ryszard Śmiałek odpowiada. Szanowny panie, po pierwsze trudno mi się do tego odnieść, bo ja do wtedy jeszcze SDRP zapisałem się w 96 roku. Dzisiaj mamy nową lewicę, jak pan tu zdążył zauważyć, i pana Kaczmarka, Hausnera i tych, których pan przywołał, ministrów czy posłów, nie ma w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. My dzisiaj budujemy zupełnie nową lewicę z osobnym spojrzeniem na rzeczywistość, bo i czasy się zmieniły. Rzeczywiście należy zadać pytanie, które pan tutaj postawił, czy aby polski majątek nie został wyprzedany za szybko i za tanio. Nie mam perfekcyjnych danych do tego, żebym się mógł do tego odnieść. Natomiast przypomnę, że wszystkie rządy, łącznie z prawicą, która rządziła między 97 a 2001 rokiem, kontynuowały taką ścieżkę. Więc mogę tutaj powiedzieć, że było to tak zwane porozumienie ponad podziałami, które powodowało, że wszystkie rządy, które rządziły, wyprzedawały polski majątek. I tak naprawdę jedynym, który podniósł, to był chyba świętej pamięci Andrzej Lepper, który zaczął się zastanawiać nad tym i przekazywał jakieś dane, które mogły spowodować jakąś refleksję nad tym, czy to aby nie jest za szybko, za tanio i na jakich warunkach. Natomiast my jako lewica, czy NFI, pan zapytał, było słuszne. Wie pan, z perspektywy czasu to jest bardzo odległy czas, trudno mi się do tego odnosić. Natomiast być może gdyby czas można było cofnąć, na pewno byśmy się zastanowili nad tym, czy aby nie były to za szybkie i za pochopne decyzje. To teraz Ryszard Śmiałek pyta Bogdana Pęka. Bardzo proszę. Ja bym się chciał zapytać pana w takiej sprawie, ponieważ prezes Kaczyński na wystąpieniach podkreśla rolę rodziny, rolę moralności, rolę tego, jaką ścieżką ludzie właściwie wskazują, jak powinniśmy żyć. Mamy aferę kuplerską wysokiego urzędnika państwowego, pełzającą aferę obyczajową wojewody Ćwika, która nabiera rumieńców. Mamy wbranie w obronę arcybiskupa Jędraszewskiego, który w lewej ręce trzyma krzyż, a w prawej kij bejsbolowy w stosunku do tych, którzy myślą inaczej. Poprosimy o pytanie. Jak państwo zapatrujecie się na sprawę
tego, że chcecie zabierać ludziom prawo do życia, którzy myślą i chcą żyć inaczej. A przypomnę tylko Tadeusza Kotarbińskiego, który kiedyś powiedział, jak żyć, by być porządnym człowiekiem. Bogdan Pęk. Nikt nikomu nie zabiera prawa do życia, proszę pana, to jest jakieś... To, co popieracie biskupa Jędraszewskiego w tym, co mówi LGBT i o związkach. Oczywiście nie tylko popieramy, ale uważamy, że to jest bardzo odważny kapłan, który jako jeden z pierwszych dostrzegł nieprawdopodobne zagrożenie, jakie tkwi w tym terroryzmie LGBT, próbującym narzucić rozwiązania sprzeczne, nie tylko z nauką społeczną Kościoła, ale z całą ideologią i etyką chrześcijańską, na której nasza cywilizacja została zbudowana. Rodzina jako podstawowa komórka musi pozostać związkiem kobiety i mężczyzny, musi być wspierana przez państwo. Oni nie mogą powiedzieć, że nie mają praw. Oni chcą przywilejów, a na te przywileje zgody nie ma. Natomiast jak chodzi o kwestię, bo rozumiem, że tu pan pił do zarzutu wobec pana Banasia. Nie, piłem tak właściwie do tego, co papież Franciszek mówi. Wy jesteście całkowicie w sprzeczności z tym, co mówi papież Franciszek. I tak na przykład jeszcze ad vocem panu powiem, że jakoś nie przeszkadzają prezesowi Kaczyńskiemu kolejne luźne związki jego bratanicy, a wskazuje innym, jak mają żyć. No ale co ma bratanica do polityki państwa. No przecież to jest dorosły człowiek. Pan nie przesadza. Ale wskazuje innym, jak mają żyć. Natomiast mnie bardziej denerwuje to, że Lewica, Związek Wojujących Ateistów, chce nauczać katolików, jak mają żyć i pouczać kapłanów katolickich, jakie nauki mają przekazywać społeczeństwu. No, przekazują. Ale jeżeli papież Franciszek mówi, że bardzo ważne słowa, że ktoś, kto chodzi do kościoła, ale wychodzi z tego kościoła i sieje nienawiść, i sieje pogardę dla drugiego człowieka, jak robi arcybiskup Jędraszewski, to lepiej, żeby do tego kościoła nie chodził. To jest proszę pana, w sprzeczności z tym, co wygłasza arcybiskup Jędraszewski. Dlatego potem mamy pretensje, potem jest obraza, bo nie starczy czasu na kolejną turę pytań. Pan się mija z prawdą. To nie jest żadna nienawiść, to jest przekazywanie Ewangelii, bo do tego nas zobowiązywał Jezus Chrystus, a w Niego wierzymy i ci, którzy w to nie wierzą, niech próbują swoją ścieżką iść przez życie, ale niech nie nauczają innych, a sprzeciwy wobec wrogiej ludzkości ideologii niech nazywają mową nienawiści. Panowie, druga tura pytań własnych. Bogdan Pęk pyta teraz Ryszarda Śmiałka, bardzo proszę. Proszę pana, ja mam taką ciekawostkę ideologiczną. Otóż na Kongresie Kobiet pojawiła się pani Sylwia Szpurek. Ona nie jest co prawda bezpośrednio przedstawicielem SLD, które pan reprezentuje, no ale szeroko rozumianej lewicy jak najbardziej. I zaczęła mówić o losie zwierząt, który jest zdeterminowany przez ich płeć. Cytuję. Krowy są gwałcone, żeby dawać mleko. Mówiła o wspólnocie wartości ze zwierzętami, porównując ludzi ze zwierzętami. Ta wspólnota wartości ruchu feministycznego i prozwierzęcego osioszczanym ponadgatunkowym porozumieniu. Prosimy o pytanie. Ostatecznie zaczęła mówić o tym, że trzeba przejść na wegetarianizm, bo w przeciwnym wypadku... Poprosimy pytanie. Tak. Czy pan się zgadza z tymi poglądami, pani Szpurek, że przejście na wegetarianizm jest rozwiązaniem problemów ekologicznych w Polsce Ryszard i w świecie? Odpowiada. Wie pan, to co pan w pierwszej wersji zacytował tą panią, to prawdę powiedziawszy idiotyzmów komentował nie będę. Natomiast w dalszej części, które pan był łaskaw tutaj przytoczyć, kwestii tego, czy przechodzenia na wegetarianizm. No, proszę pana, szanowni państwo, no nikt nikomu nie ma prawa mówić, co ma jeść, z kim ma spać. No ale to wasza przecież sojuszniczka. Pani Sylwia Szpurek, z tego co wiem, nie jest ani członkiem SLD, ani nie należy do żadnej formacji lewicowej. Wiosna. Z tego co wiem, jest w tej chwili europosłanką, jest przedstawicielką do Parlamentu Europejskiego. No, wie pan, każdy próbuje czasem znaleźć swoje miejsce na scenie politycznej, mówiąc kontrowersyjne rzeczy. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie jestem od tego... Czyli wygląda na to, że tu się zgadzamy, tak?
Bo no, w tej sprawie się zgadzamy. No, widzi jeden pan. Punkt jest jesteśmy spójny. Aczkolwiek wie pan, no, ekologia jest ważna i musimy o tym pamiętać. No, natomiast no, na litość boską, ale nie, no, nie można jej sprowadzać do absurdu. Nie można jej sprowadzać do absurdu i nie mówmy o tym, co ma kto jeść, jak ma żyć, z kim ma spać, gdzie, i co ma innego zobaczmy, robić. Czy w ostatnim pytaniu znajdą się punkty wspólne łączące panów. Ryszard Śmiałek, ostatnie pytanie zadaje Bogdanowi Bękowi. Ja chciałbym pana zapytać, pan premier Morawiecki kiedyś chwalił się programem Mieszkanie Plus, ile to tych mieszkań nie zostanie wybudowanych, że można go w kwietniu, za rok, ubiegłym roku, za rok mnie państwo rozliczycie. No bo, że pana w Krakowie nie powstało żadne. W skali kraju jest to bardzo niska skala tych mieszkań, które powstały. Ja panu tylko powiem, że Lewica ma znakomity program na to, ale to rozwinę przy innej okazji. I czy nie jest państwu wstyd, że występuje premier rządu polskiego i mówi takie rzeczy, że potem je państwo z tego rozliczycie i nic z tego nie wychodzi? Mogę pan go dopowiadać. No, pan się niestety mija z prawdą. To nie jest tak, że nic z tego nie wychodzi, no, bo proces inwestycyjny w tym wielkim programie budowy mieszkań dla młodych ludzi no, musi potrwać. No, przecież to jest kwestia wykupu działek, przeprowadzenia wszystkich. Mamy coś w tej sprawie? No nie, no ale ja nie wiem, nie znam szczegółów, jak chodzi o Kraków, ale jest około 1000 mieszkań już jest oddanych w tej chwili. No przecież to było podawane do wiadomości publicznej. Program ten nabiera rozpędu i będzie realizowany. Poziom finansowania jest utrzymywany, pieniądze w budżecie na ten program są przeznaczone i z całą pewnością będzie on realizowany. Natomiast no, nie zawsze się uda wszystko przeprowadzić w bardzo krótkim czasie, a zwłaszcza taki proces, który wymaga no, odpowiednich przygotowań i skomplikowanych inwestycyjnych. Warak Smoleński też mieliście sprowadzić, 4 lata minęło. No tak, ale pana przyjaciele z Moskwy no, nie chcieli go wydać. Ja nie są moi przyjaciele, ja nie mam przyjaciół w Moskwie. No ale w ciągłości, że tak powiem, historycznie. Ja mam przyjaciół w Unii Europejskiej, w Europie i jestem za znakomitymi relacjami i z Polską, i z Rosją, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Rosją, były i z Chinami. Części wspólne, to jest ważne. A skończyło się na standardowej wymianie złośliwości. Bardzo dziękuję panowie. Konfrontacje wyborcze w Radiu Kraków kolejne za nami. Dzisiaj gościliśmy w nich Ryszarda Śmiałka, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Małopolsce, lidera chrzanowskiej listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach do Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A także Bogdana Pęka, radnego Małopolskiego Sejmiku, numer 23 na krakowskiej liście Prawa i Sprawiedliwości, także w wyborach do Sejmu. Dziękuję bardzo. Polecam się państwu.